Kaznodzieja starej szkoły. Kim jest kaznodzieja starej szkoły? Wielu kaznodziejów porzuciło stare idee o całkowitym zepsuciu ludzkości. Nieczęsto mówi się ludziom, że są winnymi grzesznikami przed świętym Bogiem. Na takie kazania patrzy się jak na relikty ciemnych wieków. Jest jednak jeden kaznodzieja starej szkoły, który przemawia dziś tak odważnie jak nigdy dotąd. Nie jest popularny, choć świat jest jego parafią. Podróżuje po wszystkich zakątkach globu i przemawia we wszystkich językach pod słońcem. Odwiedza biednych, wzywa bogatych, głosi kazania ludziom każdego wyznania i wielu bezwyznaniowym. Jest elokwentnym kaznodzieją. Często wzbudza uczucia, do których żaden inny kaznodzieja nie jest w stanie dotrzeć i doprowadza do łez oczy, które rzadko płaczą. Zwraca się do sumienia i serca. Jego argumentów nikt nie jest w stanie odeprzeć. Nie ma też serca, które pozostałoby zupełnie niewzruszone siłą jego apeli. Większość ludzi go nienawidzi, a wielu boi się jego obecności. On nie jest uprzejmy. W rzeczywistości często przerywa w miejscach publicznych i włamuje się niegrzecznie na prywatne przyjemności życia. Odwiedza sklepy, urzędy i fabryki. Pojawia się wśród pracodawców, prawodawców i wdziera się na modne i religijne spotkania w niedogodnych momentach. Jego imię to śmierć. Nie można czytać wiadomości bez stwierdzenia, że on ma w nich swój kącik. Często widzisz jego kongregacje przechodzące do i z cmentarza. Wkrótce może on wziąć ciebie za swój przedmiot i w kręgu twojej pogrążonej w żałobie rodziny i przy twoim grobie może głosić kazania innym. Niech twoje serce dziękuje Bogu w tej chwili, że jesteś jeszcze w krainie żywych, że jeszcze nie umarłeś w swoich grzechach. Możesz pozbyć się Biblii, możesz wyśmiewać się z jej nauczania, możesz gardzić jej ostrzeżeniami, możesz odrzucić Zbawiciela, możesz uciec od kaznodziejów Ewangelii. Nie jesteś zmuszony do chodzenia do kościoła. W twojej mocy jest spalić każdą ulotkę, wyłączyć każde nagranie na YouTubie. Możesz zniszczyć każdą treść, która wejdzie w twoje posiadanie. Ale co zrobisz ze śmiercią? Przecież niedługo i ty umrzesz. Słowo Boże mówi, Hebrajczyków 9 rozdział 27, raz jest ludziom dane umrzeć, a potem sąd. List do Hebrajczyków 9:27. Czy śmierć nie ma jakiegoś powodu? Czy to przypadek, że osoba z taką mocą ma tak słaby koniec? Na te pytania jest tylko jedna odpowiedź. I znajdujemy ją w Rzymian 5 rozdział 12 werset. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. Rzymian 5 rozdział 12 werset. Grzech nie jest tylko brzydkim słowem w Biblii. Jest to ciemna, uniwersalna moc, która swoją obecnością naznacza świat. Czytamy o niej w Rzymian 5 rozdział 12 werset. Śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 5 rozdział 12 werset. Zgrzeszyłeś. Wyrok śmierci został wydany na ciebie. Jedną sekundę po śmierci to nie będzie miało znaczenia dla ciebie, czy zmarłeś w pałacu, czy pod mostem. Cała twoja wieczność będzie zależała od stanu, w jakim umrzesz. Jeśli umierasz w swoich grzechach, odrzuciwszy oczyszczającą krew Syna Bożego, twój los jest przesądzony.
Wszyscy niewierzący będą mieli swoją część. Czytamy o tym w Objawieniu 21:8. Będą mieli swoją część w jeziorze, które płonie ogniem i siarką, które jest drugą śmiercią. Objawienie 21:8. Który z dwóch poniższych zwrotów opisuje Ciebie? Czy ten zapisany w Hebrajczyków 10:28? Umarł bez miłosierdzia? Czy znajdujący się obok w Hebrajczyków 11:13? Umarł w wierze. Zapłatą za grzech jest wieczna śmierć. Żołdem grzechu jest śmierć wieczna. Czytamy o tym w Rzymian 6:23. Rzymian 6, rozdział 23 werset. Żołdem grzechu jest wieczna śmierć, lecz darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzymian 6:23. Zapłatą za grzech jest wieczna śmierć, lecz darem Boga jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Rzymian 6:23. Bóg jest tym, który okazuje nam swoją miłość i o tym czytamy chwilę wcześniej w Rzymian 5:8. W tym fragmencie jest wyraźnie napisane, że Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5:8. Boska świętość nie mogła traktować grzechu dorywczo. Pełna kara za winę. Zapłata za grzech w całej jego ciemnej rzeczywistości przeszła na bezgrzesznego zastępcę. On zajął nasze miejsce w śmierci i sądzie, abyśmy mogli mieć jego miejsce w akceptacji i łaski przed Bogiem. Możesz umrzeć niezbawiony, ale nie umrzesz niekochany.